Ile Magda Gessler zarabia w czasie kwarantanny? Jednym z kilku źródeł dochodu restauratorki były jej liczne lokale usługowe, które na pewien czas musiały zostać zamknięte. Kolejnym są udziały w programach telewizyjnych, one również zostały zawieszone. Mimo to zarobki gwiazdy w tym trudnym czasie zwalają z nóg. Tylko jedna aktorka może poszczycić się jeszcze większymi. Magda Gessler od lat plasuje się na szczycie celebryckiej piramidy. Jedna z popularniejszych gwiazd polskiego show biznesu zgromadziła wokół siebie armię wiernych fanów, a przede wszystkim dorobiła się niemałej fortuny, będąc właścicielką kilku restauracji czy chociażby gospodynią własnego programu. Do tego doliczyć trzeba gościnne udziały w licznych show i funkcje jurorki w kulinarnym konkursie. To jednak tylko kropla w morzu licznych źródeł dochodu restauratorki. Jak w ciągu roku Gessler nie może narzekać na przestój, tak w dobie epidemii fani zaczęli zastanawiać się, czy jej nie dotknął kryzys. Właśnie ujawniono jej zarobki, które zdecydowanie dalekie są od kryzysu. Ile Magda Gessler zarabia w czasie kwarantanny? Liczby powalają, ale uwielbiana aktorka ją przebiła. Redakcja Jastrząb Post przytoczyła zestawienie zarobków polskich gwiazd w czasie epidemii koronawirusa, wykonane przez Super Express. W rankingu znalazła się Magda Gessler, Małgorzata Kożuchowska i Anna Mucha. Która z nich odczuła kryzys gospodarczy? Odpowiedź jest banalnie prosta – żadna. Mimo zawieszenia produkcji wielu programów i wstrzymaniu licznych działalności, gwiazdy zdecydowanie nie mogą narzekać na brak dochodów. Jak wynika z ustaleń tabloidu, najskromniejszymi zarobkami w czasie kwarantanny może pochwalić się Anna Mucha, która wzbogaciła się o zaledwie, lubasz, 120 tysięcy złotych. Zaraz za nią swoje miejsce znalazła bezkonkurencyjna Magda Gessler, na której konto w tym trudnym czasie wpłynęło ponoć 200 tysięcy złotych. Choć suma niektórych może zwalić z nóg, to nic w porównaniu z przychodami Małgorzaty Kożuchowskiej. Dwa. Jak donosi Jastrząb Post, powołując się na ustalenia se.pl, na krótko przed wybuchem epidemii Małgorzata Kożuchowska podpisała nowy kontrakt z marką obuwniczą CCC. Na skutek koronawirusa kampania reklamowa musiała zostać nieco zmieniona, co jednak nie oznacza, że aktorka ucierpiała na tym finansowo. Gwiazda została bowiem zobligowana do promowania bezpiecznego robienia zakupów we wspomnianej sieci sklepów, a za swój kontrakt zgarnąć miała aż 400 tysięcy złotych. Źródło: Jastrząb Post.